Szkoły Inwestycji Sportowej na rok 2014.
16. Kto z Państwa radnych jest za włączeniem podobnych do przepisów? Wniosek Komisji Sportu i Terenu Zielonych dotyczący przyjęcia listy rankingowej zadań powierzchni w zakresie zieleńców skweru 2014. Kto z Państwa radnych jest za włączeniem podobnych do przepisów? Wniosek Komisji Infrastruktury dotyczący wstępnej zadań powierzchni w zakresie budowy i przebudowy ulicy gminnej wraz z oświetleniem na rok 2014. Kto z Państwa radnych jest za włączeniem podobnych? Proszę podnieść rękę. 15. Za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zero. Wniosek Komisji Infrastruktury dotyczący wstępnej listy zadań powierzonych w zakresie prac remontowych dróg chodnik i oświetlenia na rok 2014. Kto z Państwa radnych jest za włączeniem podobnych? Proszę o podniesienie ręki. 16. I ostatni wniosek dotyczy projektu radnych. Wprowadzenie jednego kierunku ruchu na ulicy Turena. Kto z Państwa radnych jest za włączeniem podobnych? Proszę o podniesienie ręki. 15 za. Kto jest przeciw? Zero. Za. Kto się wstrzymał? 5. 5. Wstrzymał. Proszę Państwa, w takim razie przyjmiemy porządek obrad dzisiejszej sesji wraz z wprowadzonymi projektami uchwał. Kto z Państwa jest za takim porządkiem obrad? Proszę o podniesienie ręki. 16 minut. Przechodzimy, prosimy o zabranie głosu. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. Nie wniosek rady radnych na piśmie. Potem poddam pod głosowanie. Kto jest za przyjęcie protokołu sesji poprzedniej, proszę o podniesienie ręki. Zadań bieżących inwestycyjnych zgodnie z
wnosicielem do uchwały. Paragraf drugi, uchwała wnosicielnie do wnięcia, wynik głosowania 4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. I uzasadnienie Rada Dzielnicy nie może finansować przedmiotowych zadań ze względu na zbywało środki przyznawane na zadania wybieżone priorytetowe. Stąd wniosek o realizacji z budżetu miasta Krakowa. I jeszcze przeczytam załącznik. Zadania inwestycyjne, a ogródki Jordanowskiej Zieleńcej 4.1. Opracowanie projektu budowy Wargu Miejskiego przy ulicy Gotara. 2. Budowa ogródka Jordanowskiego przy ulicy Wyborów. B. Edukacja. Punkt pierwszy. Budowa stacji gimnastycznej Kierowni nr 21. Punkt drugi. Budowa wojska sportowego wielofunkcyjnego na terenie należącym do nr 22. Realizacja projektu. Punkt trzeci. Budowa wojsk sportowych przy szkole podstawowej nr 66. Punkt czwarty. Budowa żłobka w ramach działania przedszkolnej przy nowo budowanym celu komunalnym przy ulicy Narodowego Krzywdy. Punkt pięć. Opracowanie projektu budowy centrum edukacyjnego przy ulicy Profesora Barnia. C. Komunalne. Punkt pierwszy. Budowa przepływowni stałej WS na potoku powszechnym oraz regulacją potoku powszechnego na odcinku 57 metra. Punkt drugi. Budowa oczyszczania do Gminy oraz Gminy Ucianka. Punkt trzy. Dobudowa brakujących fragmentów trasy rowerowej od Kruka Jagadzwa do Zbio do Wrocławia do Zbio Piękno oraz do Gminy Ścigłowej do Gminy Łakowej. Punkt cztery. Rewitalizacja oraz zatrudnienie wojska sportowego przy ulicy Krzewowej. Punkt pięć. Likwidacja barier architektonicznych na osiedlu Podwarzańskim. Budowa pochylni dla niepełnosprawnych na schodach przy wejściu pod ulicą Konopnickiej od strony ulicy Ludwinowskiej naprzeciwko dalszego hotelu Forum. Realizacja projektu. Punkt 6. Przebudowa ulicy Kozienickiej. Punkt 7. Otworzenie przeprawy drogowej na rzece Wiśle otoczącej osiedle Ziemiec z Piekarami na wysokości ulicy Benedyktyńskiej w rejonie Opactwa Benedyktynów. Punkt 8. Budowa przepompowni na rowie melioracyjnym ulicy Gudy w rejonie Kraszkowu Benedyktynów w Kieńcu. Punkt 9. Przebudowa ulicy Tymieckiej od ulicy Rodzinnej do węzła obrotowego A4 Tymiec. Punkt 10. Przebudowa ulicy Jakimackiego. Punkt 11. Budowa przepompowni stałej przy ulicy Kołakowej i Ślewowej. Drugi rzymski. Zadania bieżące. To tamte były inwestycyjne. Bieżące. Punkt 1. Remont elewacji szkoły podstawowej nr 133. Remont zadania szkoły podstawowej nr 66. Wymiana polarki uczelni źródłowej szkołowo-kształcących integracyjnych nr 2 i termomodernizacja szkoła podstawowa nr 25 i gimnazjum 21. Trzeci rzymski, ochrona środowiska, rewitalizacja osiedla Kupowej, to 70. Czwarty rzymski, ochrona zdrowia, adaptacja budynku po przedszkolu 133 przy ulicy Wołodzianka na ośrodek zdrowia według projektu. I jeszcze opinia komisji. Opinia Komisji Infrastruktury. 4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Następnie opinia Komisji Edukacji. 8 za, jednogłośnie. Opinia Komisji Terenów Zielonych. Pozytywna. 7 za, jednogłośnie. I opinia polityki społecznej 3 za, jednogłośnie. I mamy jeszcze autopoprawkę zarządu dnia 4 lipca do tego projektu uchwały. W załączniku do wyżej wymienionego projektu uchwały dokonuje się następujących zmian. W dziale 1 rzymskie, rozdział C komunalny, dodaje się następujące punkty. 12. Budowa skrzyżowania ulica Kapelanka, ulica Rozdroże. 13. Przebudowa ulicy Lubowskiej. 14. Budowa ulicy 8 Pułku Ułanów. Punkt 15. Przebudowa ulicy Czerwone Maki. 16. Przebudowa ulicy Różanej. 2. W dziale rzymskie 3 w punkcie 1 po osiedlu Ruta decyduje się osiedle Stopniki. Wyniki głosowania 3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Cześć. Panie. Tak, teraz po prostu należy tu zastąpić przy zespole.
Wychowickiej,
na kapelankę, przekazają całe koło. Dobra, głównie jest dojazd, że tu są zdania dwóch stron. I ty to co robi? I to nie chodzi. Panie Marku, żeby ich koło do nich nie jeździło. Panie Marku, wiemy o co chodzi. Dziękuję za wypowiedź. W takim razie nie wiem. Poprawkę pana radnego proszę pan Mara, kto z państwa jest za poprawką pana Waldemara. Ręce do góry. Raz. Za poprawką pana Waldemara. 6, 7, 8, 9, 10. 10 za. 10 za. Kto jest przeciw? 0. Kto się wstrzymał? Raz, dwa. Pan Mieczysław? 3, 4, 5. Dziękuję bardzo. Komentarz został przyjęty. Czy ktoś na co jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę, zatem poddaję głosowanie. Projekt uchwały oraz przyjętą poprawką. Tak, za całością. Za tą poprawką oczywiście, że zostało przedstawione. Za przyjęcie. Proszę Państwa, przechodzimy do kolejnego projektu uchwały.